deszczu uderzają o kartkę. W życiu ponad wszystko cenię sobie prawdę. Odkrywam wam odbicie mojej duszy w zwierciadle. Jestem jednym z tych, co nie potrafią stanąć z boku, spać spokojnie i odnaleźć swój wewnętrzny spokój. Niepogodzony z tym, co na co dzień widzą oczy. Chcę zbudzić się ze snu, mam już dosyć. Czas stanął w miejscu, niczego więcej nie chcę. Przyziemne sprawy stały się jeszcze mniejsze. Wczoraj wierzyłem i chciałem żyć wiecznie. Dziś w ulotnych chwilach odnajduję szczęście i dobrze wiem, że dany czas jest wszystkim to, co mam. Wywołuję go jak modlitwy wysyłane w przestrzeń gdzieś na dnie. Czuję, że każdy z nas jest sam, spójrzmy prawdzie w oczy. Nie chcę niczego więcej. Zniewolony, jak zapamiętany czas miniony, jak autostrada samotności zagubiony. W obcej przestrzeni pytania bez odpowiedzi, które niesie wiatr, to prawdy ziarno. Rzucam je szczerze prosto w twarz. Na pewno będzie jeszcze czas, zanim przeminę, ale dobrze wiem, że jesteśmy tu na chwilę. Mamy bilet w jedną stronę, jedno życie, jeden koniec, z góry nasze dni są policzone. Jaką filozofię życia przyjąć, by nie utonąć w rozważaniach lub zwyczajnie nie przeminąć. Żyjąc na jawie, mieć to przekonanie, że robimy coś ważnego i po nas coś pozostanie. Zawsze chciałem tego, niczego więcej, prócz tych krótkich chwil, które łapią za serce. Jeszcze mam trochę czasu, w sumie ile nie wiem, ale co by się nie działo, i tak muszę iść przed siebie. Bo gdzieś na dnie mam odwieczne przekonanie, że życie pod błękitnym niebem jest największym darem. To moja przestrzeń między piekłem a niebem. Nigdy ma wejścia i jestem sam dla siebie.